Witam z tej strony Shaggy i kolejna wyprawa do instancji Dragon Soul. Tym razem jestem na bossie, którego nazwa dość taka dziwna jest Yorsage the Unsleeping. Chyba dobrze to wymówiłem, tak mi się wydaje. Tak więc te bydle zagnieździło się tutaj w wielkiej jamie. Właśnie do niego skaczemy. No powiem tylko, że film nagrałem trochę wcześniej, a z tego względu, że troszkę nam nie poszło tutaj na tej instancji i żeby nie był film zbyt długi, to troszkę go pocięłem, także komentarz do tego filmu dogrywam dopiero później, także tutaj mi leci mały podgląd, a ja będę komentował. Skróciłem go troszeczkę z tego względu, że bicie tak zwanego trashu, czyli tych tak zwanej potworków przed bossem, no, nie jest zbyt ciekawe i może być nudne. Tutaj właśnie jest fragment tak do pokazania, tylko koło tego głównego bossa wchodzą tak zwane małe galaretki takie, no i musimy je szybko zniszczyć. Są różnego koloru te galaretki, smaku nie sprawdzałem niestety. Także tutaj grupa bije sobie ładnie trash i zaraz będzie już fragment walki z bossem. Może coś więcej opowiem zaraz, jak zaczniemy bić. I taka krótka historia tego bossa, bo tutaj mam taką notatkę, że Yorsage the Unsleeping jest trzecim bossem Dragon Soul i od czasu upadku Bastion of Twilight pomaga Deathwingowi, czyli temu naszemu wielkiemu smokowi, który spustoszył Azeroth, dostarczając mu powodów do uwolnienia nie swoich niezliczonych pobratyńców, później więzionych głęboko pod ziemią. Chodzi chyba o te wredne galaretki, które tu koło wychodzą. Sam boss, czyli ten nasz Yorsage, ma nadzieję, że jego wysiłki w oczach Deathwinga zostaną docenione i zgarnie za swą pomoc ogromną nagrodę. No zobaczymy. Teraz my przyszliśmy go zabić i właśnie bijemy tutaj pierwszą galaretkę, tak zwaną. No boss jest dość trudny, dlatego mówię, że nagrywam ten komentarz, bo tutaj już były dwa zgony grupy wcześniej, to ludzi się wymieniło. Nie poszło nam tak jak trzeba. Teraz ta próba już się udała. No i w skrócie opowiem. No boss jest już troszeczkę trudniejszy niż poprzednie, ale nadal jeszcze można go zrobić z takim dość średnim sprzętem. Oczywiście to jest wersja ta lżejsza, czyli ta Locking for Group, czyli automatyczne wyszukiwanie ludzi do rajdu. Problemem tutaj tej walki jest to, że raz na jakiś czas z kilku stron sali w stronę bossa zaczynają podążać galaretki. I gdy one dotrą do niego, to boss otrzymuje specjalne umiejętności, w zależności od która do galaretka dotrze. Niestety nie uda nam się wszystkich galaretek zabić naraz, więc trzeba wybierać mądrze i po prostu wybiera się odpowiedniej kolejności. I tak na przykład purpurowa galaretka, jest żółta, zielona. W tej chwili bijemy, bo widzę, że jest ta zielona. I zielona wytwarza kule kwasu wystrzeliwane w losowe miejsce gracza. I zadaje obrażenia w promieniu 4 jardów. Czyli jak zniszczymy tą galaretkę, to ten boss nie uzyska tych umiejętności. Dokładnie o całej taktyce można w internecie poczytać, są nawet na polskich stronach dokładne informacje, więc przeważnie na początku raid leader ustawia jakie galaretki się będzie biło po kolei i cała grupa musi się starać galaretki zbić. Po zbiciu galaretek, tak jak tutaj widać, wszyscy rzucają się pod bossa, żeby po prostu byli razem leczeni tak zwanym leczeniem obszarowym. No i bijemy, staramy się nie zginąć. Jak mamy coś do zjedzenia, jakiegoś podkę czy coś, to warto czasami łyknąć, jak nam bardzo życie zejdzie. Także, no, pod samym bossem widać spory chaos, niewiele widać. Liczby zadawanych obrażeń plus czary. Może to nie jest bardzo efektowne, no ale tak ten boss wygląda. W wersji Looking for Right, czyli tej najsłabszej, na której właśnie jest nakręcony film, istnieje tylko 6 kombinacji galaretek.
i to jest z tego co czytałem, jest purpurowa, żółta, zielona, czerwona, czarna, niebieska. Ale to już mówię, dokładnie sobie ten. I teraz jest następna bita galaretka. Trzeba nie pozwolić jej oczywiście dojść. W ten sposób boss zostanie pozbawiony do tego czaru. Oczywiście reszta galaretek dochodzi, no i boss dostaje ten czar. Ale właśnie, za każdym razem jest coraz mniej tych galaretek i mniej boss dostaje stosowną umiejętność. Także walka trwa. Idzie dość dobrze, wszyscy gracze żywi, na pełnym życiu. Ta kula, co się teraz pojawiła, Mana Void, to jest taka dodatkowa umiejętność, która bardzo wredna. Ta kula zjada manę dla wszystkich graczy. Trzeba ją szybko zbić. Oczywiście jest ciężko, bo nagle nam mana znika, więc jak tylko troszeczkę to rzucamy. Przeważnie gracze, którzy walczą na zwarcie, łotrzykowie, wojownicy, oni mają najłatwiej, bo oni manę potrzebują do walki i rzucają się na to. Jak zbijemy, mana momentalnie nam wraca. Jak zbijemy tą kulę, mana momentalnie wraca nam do stanu poprzedniego i możemy dalej już tutaj bić. No jest to niebezpieczne, szczególnie gdy healerzy, czyli lekarze, pozbywają się many, nie mogą leczyć całej drużyny, całego rajdu. No i tak jak tutaj jest na widać, walka trwa. Następna, kolejna galaretka próbuje dojść do bossa, trzeba ją szybciutko zniszczyć. I następnie znowu ponownie rzucamy się na bossa. No i tak w kółko. Taka dość monotonna walka, przewidywalna. Widać tutaj raid leader oznaczył galaretkę, którą mamy być markiem, taką czaszeczką, żeby wszyscy widzieli na którą galaretkę uderzyć. Z takich ciekawostek jeszcze dodam, że boss posiada tak zwanego berserka, czyli tak jest tam w wyznaczonym czasie, jeżeli się go nie uda zabić. Nie wiem, jak to jest dokładnie, bo co razy byłem, to zawsze się udało go zabić przed tym berserkiem. No, jest to tak zwana wściekłość, bo po pewnym czasie, jak się już go nie zabije, to wpada w taką wściekłość, że wszystkim zabija momentalnie. Także jest jakiś wyznaczony czas, ja nie wiem jaki dokładnie, bo przeważnie zawsze jak byłem, to albo padliśmy, albo się go udało zabić przed tym czasem. Nigdy nie było tak, że do tej fazy, tej jego wściekłości doszliśmy. Także tak to się odbywa. Boss, jak widać, już ładnie schodzi, końcóweczka praktycznie walki. No to jestem znowu już po raz kolejny w tygodniu i nie będę miał niestety nic z tego bossa, bo już byłem tutaj raz, a tak jak wspominałem wcześniej, system Looking for Raid działa na tej zasadzie, że jeżeli byliśmy już na tym bossie w tygodniu raidowym tak zwanym, to już czy go zabili, czy coś z niego zebraliśmy, czy nie zebraliśmy, a jeżeli był zabity, to już nie możemy brać w losowaniu tych przedmiotów, które teraz padną. Ja po prostu przyszedłem, żeby pokazać wam po prostu kolejnego, dość fajnego bossika. No i co? Yorsa wydałem sleeping, wredna menda. Zaraz będzie leżeć i gryźć ziemię. Świat Azeroth znowu zostanie oczyszczony z kolejnego bydlaka, który mu zagrażał. Coraz bliżej zbliżamy się w moich filmach do finałowego bossa, czyli do Twinga. W kolejnym filmiku pokażę kolejnego bossa. I to będzie ta pierwsza seria czterech bossów zakończona. I zostaną już cztery kolejne, oczywiście dwa ostatnie to już tytułowy Deathwing. Pierwsza, przedostatni to jest Deathwing, gdzie się go bije w powietrzu i ostatni już jest po upadku, gdzie się go bije na ziemi. No dość ciekawe walki, mam nagrane już z tego filmy, jak zdążę i będę miał czas, to spróbuję to wszystko złożyć do kupy i tam udostępnić. Jeśli macie jakieś pytania, czy pomysły na filmy, jakie chcielibyście oglądać z Warcrafta, to piszcie w komentarzach. Bydlak właśnie już ginie i kolejny boss zaliczony. Ja się z wami żegnam. To chyba tyle. Do zobaczenia.